Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie. To jest cykl Konspiracja Wyobraźni na portalu Strategy and Future. Dla porządku powiem, że rozmawiamy 24 listopada rano. Ze mną Jacek Bartosiak. Dzień dobry, cześć. Cześć Antku, witam wszystkich serdecznie. Pierwszy raz rozmawiamy w listopadzie. Listopad, niebezpieczna pora, a poza tym miesiąc niepodległości. To nie ze względu na rocznicę, tylko ze względu na to wszystko, co się dzieje wokół. Zacznijmy od tej niepodległości. Jeszcze kilka lat temu można powiedzieć, że to w zglobalizowanym świecie bardzo ładne święto, ale właściwie nie ma większego znaczenia, bo wszystko jest zależne od wszystkiego i wszystkie kraje też są jakoś tam zależne. No ale z drugiej strony widzimy teraz, jak wygląda wojna o niepodległość i ile kosztuje niepodległość. Jak ktoś zapomniał, to może popatrzeć na obecną fazę wojny i sobie przypomnieć, że to wszystko nie jest tylko kwestia dorocznej defilady. Co to jest dzisiaj niepodległość? No właśnie, właśnie. Myślałem o tym w ostatnich latach, że niepodległość nie jest stanem osiągalnym, albo na pewno statecznym czy statycznym, tylko jest stanem dynamicznym, a raczej nawet dążeniem. Czyli nie ma nigdy maksymalnej niepodległości od wszystkiego. Nie ma nigdy czegoś, co jest raz dane. O co chodzi? W systemie międzynarodowym, w związku z tym, że państwa leżą obok siebie, są powiązane tysiącem nici powiązań, jak my w życiu też, nawet jak w rodzinach, my, jak w systemie, w biznesach. Musimy coś dać, coś brać, współdziałać, podejmować decyzje, bo współżyjemy z innymi. Jak pisał Arystoteles, jesteśmy zwierzęciem społecznym. I państwa też, bo gdzieś są korytarze transportowe, gdzieś są porty, ktoś ma węgiel, ktoś ma zboże, ktoś potrzebuje taniej siły roboczej, ktoś ma patenty, ktoś ma fabryki, ktoś ich nie ma, prawda? Różnią się państwa, ale jednocześnie leżą obok siebie. A zatem wciąż jest, można powiedzieć, rywalizacja czy napięcie związane z poszukiwaniem sprawczości. Maksymalnym jego polem, i to jest dążenie do maksymalnej niepodległości, niezależności od decyzji innych, lub zwijaniem tego pola niezależności. No i najlepiej by było, gdyby ono było oczywiście najszersze, po to, żebyśmy rząd w Warszawie mógł teoretycznie rozstrzygać wszystkie sprawy niezbędne dla państwa polskiego. Gdzie budujemy autostrady, gdzie budujemy porty w Gdyni, gdzie budujemy kosmodrom i latamy, na jakich zasadach handlujemy z Niemcami i Rosją, gdzie stacjonujemy nasze wojska, czy przy granicy, czy możemy tylko nad Wisłą, gdzie no po prostu gospodarujemy się na własnym terytorium i mamy wpływ na to, jak to robimy, bo rozstrzygamy te sprawy najlepiej dla siebie. Również jak pracuje siła robocza na tym terytorium, czyli społeczeństwo, jak, gdzie alokujemy środki, bo może się to nie podobać. Wtedy na przykład mocarstwo zewnętrzne pragną regulować to. Może się nie podobać, jak decydujemy, jak budujemy na przykład drogi i autostrady, albo czy pozwalamy naszej sile roboczej jeździć na zbiory truskawek do Niemiec. Tak. No, jest jeszcze dalej w pewnym momencie ta osiągnięta niezależność, niepodległość oraz siła, energia, która nas rozpiera. Tak mieli Amerykanie, gdy budowali imperium. Ona wybucha i jak wulkan dokonuje erupcji na zewnątrz. Nawet. To znaczy, że mieli tyle siły, że mieli tyle siły, że i tyle nadwyżki energetycznej i nie byli ograniczeni sprawczością innych, że sięgnęli granicami po Kalifornię, po ocean, tak, jeden, drugi, po Zatokę Meksykańską, a potem myśleli dalej. I to się nazywa no, rozpoczęcie, powiedziałbym, poszukiwania sprawczości na zewnątrz. To znaczy mamy tyle nadwyżki energii, że podporządkujemy sobie, i to jest, płynnie przechodzi z jednego stanu w drugi, podporządkujemy sobie politykę zagraniczną innych państw, sąsiadów naszych.
bo jesteśmy tacy duzi i oni tak zależą od nas, w obrotach gospodarczych, naszego rynku, że no mamy wpływ na to, jak ich system komunikacyjny działa, jak ich polityka zagraniczna działa, na przykład, że sojusze ich denerwują nas. No i to jest przykład właśnie, jak Rosja wyobraża siebie. Tak? To znaczy, że ona może dokonywać tego wylewania się na zewnątrz sprawczości, a inni muszą się z tym liczyć. Tak? Amerykanie też oczywiście tak mają, bo tak mają mocarstwa i to są projekty imperialne. Innymi słowy, niepodległość jest pewną dążnością wynikającą ze skali sprawczości. I mówię, nigdy nie ma maksymalnej. No, można ją sobie też ograniczać. Unia Polsko-Litewska była przykładem liczenia się po to, żeby osiągać wyższe dobro, jakiś wyższy cel, ograniczenie własnej sprawczości poprzez to, że no, głównie nie wybieraliśmy polskiego króla, na przykład, tak, będąc silniejsi w koronie. Czy to w ramach Unii Europejskiej, gdzie uważaliśmy, że w zamian za przyszły dobrobyt i w zamian za udział w rynku i w wolnościach unijnych, prawda, czterech głównych, możemy uczestniczyć w czymś, co gwarantuje współpracę między państwami, między narodami, między społeczeństwami, tworząc reguły tej współpracy, unijne reguły tej współpracy. Bo normalnie te reguły są wymierzane często mieczem albo napięciem. Prowadziło ta rywalizacja, to poszukiwanie sprawczości prowadziło często do wojen, które były naturalnym zjawiskiem. No więc tak bym rozpiął No dobrze, kwestię. a w takim razie, bo to trochę był taki, nie wiem czy piękny, bo mi się nie wydawał piękny, ale taki sen lat 90. i początkowych 2000. Unia, NATO, wszystko wam zapewni, zajmijcie się procedurami i wszystko będzie dobrze. To teraz, jak wygląda nasza niepodległość w perspektywie tego wszystkiego, co dzieje się od kilku miesięcy? No bo powiedzmy sobie szczerze, można powiedzieć, że wszystkie złudzenia się sypnęły. No właśnie, właśnie. Inaczej wybuchła nasza niepodległość w 1989 roku niż ta w 1918. Porównajmy to, a potem przejdziemy do obecnego stanu rzeczy. No więc wtedy, w XX wieku, po zaborach, wybuchła, bo z jednej strony sprawczość mocarstw zachodnich została Niemiec. I zachodni, no Niemiec i Austrii, tak, Austro-Węgier, została zużyta poprzez przegraną wojnę światową, a zatem państwo polskie uzyskało możliwość powstania w ogóle, dzięki temu w tej próżni geopolitycznej. Natomiast ostatecznie na wschodzie, poza tym, że Rosja też przegrała wojnę, potem miała rewolucję, to przegrała wojnę z nami o to, o sprawczość, Rosja sowiecka. A zatem można powiedzieć, że Polska II Rzeczpospolita wybuchła zarówno z powodu zwycięstw aliantów, antanty nad państwami centralnymi, jak i ostatecznie pokonania Wojska Sowieckiego przez Wojsko Polskie. A zatem miała dużą dozę wybuchu niepodległości samodzielnej. A przynajmniej tak się czuliśmy. I trzeba przyznać, że Rzeczpospolita II była w dużej mierze samodzielnym podmiotem. Ale musiała grać w grę o równowagę, która już się pojawiła. No, grę o równowagę w tym regionie świata, czy to wojskiem, czy innymi zabiegami, wojną celną, rozbudową infrastruktury własną, Gdynia, COP i tak dalej. Trudne okoliczności. Ale staraliśmy się być samosterowni. Samosterowni. Gdy zawieraliśmy sojusze wówczas, było to wynikiem naszych własnych kalkulacji i decyzji. Gdy Piłsudski balansował Niemcy, podpisując traktat o nieagresji, a potem Sowiety, było to wynikiem własnego pola sprawczości, tak? Czy to do coraz bardziej ograniczonego, czy małego, ale własnego. Stąd oczywiście w naszej pamięci jest ta słodycz II Rzeczpospolitej, tak, na której ja się wychowałem. Tak? Oczywiście, gdy jestem starszy, widzę, ile miała wad ta II Rzeczpospolita, jaki to był trudny projekt, jak nie, coraz mniej się dziwię Piłsudskiemu, że był absolutnie załamany już od wczesnego etapu jej. Nad perspektywą, tak, II Rzeczpospolitej. No tak, ale Natomiast to jakby jest oddzielna dyskusja nad wadami tego etapu naszej historii. Natomiast można powiedzieć, że
jakoś się zaczęła z jakiegoś powodu. Z tym 89 rokiem można powiedzieć, że tu jest ten problem, że właściwie nie ma takiego No właśnie. początku. Tak? To jest to, co mówił Herbert, że bardzo trudno przywiązać się do czegoś, co nie ma jakiegoś jednego punktu początkowego i właśnie nie wiadomo, z jakiej racji się pojawiło. No muszę powiedzieć, że jestem dzieckiem oczywiście roku 89, ale jestem absolutnie sceptyczny. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że Polacy sobie naprawdę nie wywalczyli niepodległości. Niepodległość, a już na pewno nie Solidarność. Wydaje mi się, że po prostu niepodległość została nam wymierzona, no, niepodległość, tak jak ją, wymierzona w naszych sercach po przesunięciami geopolitycznymi, w związku oczywiście z upadkiem Związku Sowieckiego, wygraną Stanów Zjednoczonych i poszerzeniem później przez Amerykanów perymetru bezpieczeństwa. Co się dokonywało jeszcze początkowo wolno. Tak? No, wybory kontraktowe, lata 90., nieokreśloność pewna, Sowiety się wycofały, rozpadły, później wycofały Rosjanie. No i nie bardzo wiedzieliśmy, co to jest ta niepodległość w latach 90. No, bo w ogóle zwróć uwagę, że właściwie mało kto używał na początku tego słowa. Mówiono, no, transformacja, przemiany, reformy, ale to było wszystko takie płynne, jakby to pokolenie, może to nie było innego wyjścia, ale jakby tak trochę bało się takiego dookreślenia. No sam pamiętam to, jak dorastający chłopak w liceum czegoś brakowało, prawda? W tej naszej lata 90. Czegoś brakowało, jakiegoś silnego punktu odbicia. No i oczywiście mama i tata się zaczęli nami zajmować, znaczy początkowo, wstępnie. Czyli Amerykanie kształtowali nam transformację umożliwili nam dołączenie do NATO, do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście kierunek słuszny, jak najbardziej naszej polityki zagranicznej, ale to było dosyć naturalne. No, Amerykanie po prostu poszerzali swój perymetr Rimlandu coraz głębiej w środek Eurazji. No i oczywiście Unia Europejska, która nam się jawiła jako niesamowicie bogata ciotka, która nam łaskawie nas przyjmuje. I wspaniale chcieliśmy do niej dołączyć, wspólnot europejskiej, która później się stała Unią Europejską. Uważaliśmy, że zasługujemy na to wysiłkiem II wojny światowej, rozmiarami, wszystkim naszą wspaniałą historią. I potem się okazało, że historia oczywiście się nie skończyła i w ramach Unii też są wielkie rywalizacje o pole sprawczości państw i społeczeństw w celu zabezpieczenia swoich własnych indywidualnych możliwości rozwojowych. W każdym razie dołączyliśmy do Unii i do NATO. Tata Ameryka zajęli się bezpieczeństwem, mama gospodarką. No i co? I ta Polska, nasza kochana, stała się częścią czegoś szerszego w zakresie bezpieczeństwa, a całkowicie zależna od Stanów Zjednoczonych. Nie mamy żadnego pola sprawczości. Widać to było w kontekście rakiety, która spadła pod Hrubieszowem. Amerykanie kontrolowali przekaz, kontrolowali narrację eskalacyjną lub deeskalacyjną i decydowali oczywiście o tym, nie tylko co mówimy, ale jak reagujemy na ten incydent. Wiele oczywiście jest innych przykładów. No i mamy oczywiście Unię Europejską, która w zamian za korzyści, benefity wynikające z członkostwa, tak dla społeczeństwa, dla państwa, dla klasy politycznej, jak i no, dla przepływów finansowych, w szczególności kapitałowych, próbuje regulować nam pewne sprawy, narzucając normy polityczne i społeczne. A zatem tu też się dokonuje codzienne myślenie o polu sprawczości, przy czym widzimy, że jest sprawa bardziej złożona niż takie dziecinne myślenie zero-jedynkowe, dlatego że no, coś uzyskujemy w zamian za to, tak? Że ograniczamy sobie to pole sprawczości. I teraz koniec rzędem temu, kto będzie w stanie wyliczyć, ile jest wystarczająco, prawda? Ile jest No dobrze, wystarczająco. ale poczekaj, Amerykanie kontrolują przekaz, ale jednak cofnijmy się do tego 24 lutego. Czy podjęcie decyzji, żeby jednoznacznie otworzyć granice i żeby stworzyć od początku takie poparcie bardzo mocne, jeśli chodzi o cały ten jakby transport, no to znaczy krótko mówiąc, stworzenie przez państwo polskie dla Ukrainy takiego mocnego bardzo zaplecza, które pozwoliło. Pomogło, bo pozwoliło dlatego, że sami zaczęli walczyć, ale no pomogło im to, że mieli zaplecze, tak? Myśmy w 1939 roku takiego zaplecza nie mieli, tylko byliśmy z obu stron zaatakowani. Czy możemy to uznać jednak za decyzję niepodległego państwa? Bo można było sobie wyobrazić
zwlekanie, zwołanie jakiegoś szczytu Unii Europejskiej, zastanawianie się, a może niekoniecznie, a w ogóle to niech Niemcy zdecydują. No a tu jednak jakaś zapadła decyzja szybka. Czy możemy uznać, że ta decyzja powiększyła zakres naszej niepodległości? Tak, muszę powiedzieć, że masz rację, dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Państwo polskie podjęło decyzję. Myślę, że to były kluczowe decyzje głównych decydentów, albo głównego decydenta. Oczywiście one nie były sprzeczne z wielką strategią Stanów Zjednoczonych. Gdyby były, to myślę, że Amerykanie by nacisnęli na to, żeby tak się nie odbyło. I byłoby to przedmiotem jakiejś szarpaniny z Amerykanami. Zresztą nie wiadomo, czy nie będzie dalej idąc wraz z wojną. Natomiast tak, to było. I nie ukrywam, że paralele są też z latami 18-21. No, też prowadziliśmy ciągłą akcję dyplomatyczną na Zachodzie, jeżeli chodzi o broń i inne rzeczy. Cały czas próbowano nam ograniczać też pole sprawczości. Pamiętasz, tu wojska nasze walczyły, a tutaj trwały różne negocjacje, kwestia dostaw broni, kwestia dostaw czegoś innego. Więc też ta jak gdyby dążność czy dążenie cały czas było odbijane od rzeczywistości. Ale faktem jest, tak, decyzja o dostawach broni, decyzja o próbie dostaw samolotu, decyzja o dostawie tych czołgów, decyzja zapadała w państwie polskim niepodległym i wyraźnie była podejmowana przez frakcję zelotów niepodległości, jak ja to nazywam, którzy w opozycji do Niemiec i do Francji, a przynajmniej bez uzgodnień z nimi, podejmowali decyzje związane z funkcjonowaniem naszej polityki wschodniej. To jest kluczowe dla istnienia państwa polskiego. Instynktownie sięgnęli po zasadę numer jeden wielkiej strategii Rzeczpospolitej, czyli wypychanie Rosji z systemu europejskiego, ryzykując. Nie ukrywam. Chociaż widać było, jak im drżą ręce. Po to Biden przyjechał kiedyś, na samym początku wojny. Polacy się bali. Bali się skonfrontować z Rosją, podejmując takie decyzje. Potrzebowali jednak mieć ciepły oddech Amerykanów. Tak? I w tym się realizowała niepodległość państwa polskiego. Tak? I to widać, że w dobie kryzysu bezpieczeństwo jest najważniejsze. Geopolityka i bezpieczeństwo, obie rzeczy uzupełniające się i wypełniające. Mniej liczono się już z zdaniem Brukseli i tych wszystkich finansowo-ekonomiczno-gospodarczych spraw. Pytanie, co jest w tym momencie najważniejsze? Bo mamy, za chwilę będzie grudzień. Nie będziemy sobie tutaj zadawać pytania, jak długo to wszystko będzie trwało, bo nie bawimy się tutaj w proroków. Natomiast no, właśnie z tego punktu widzenia poszerzania tej możliwości geopolitycznej i rozpychania tego stanu, który nazwaliśmy tutaj pewną możnością też, a nie stanem stałym, tak? Co jest tutaj w tym momencie najważniejsze dla niepodległości Polski? Ja wiem, że ktoś mógłby uznać, że to jest pytanie nieco takie, no, zbyt szeroko uogólniające, kiedy tuż obok za wschodnią granicą giną ludzie, ale jednak to pytanie zadane. No więc jest ono właśnie ważne w tych czasach, w obecnych momencie, dlatego że wychodzimy z okresu adopcji strategii, znaczy będziemy w systemie amerykańskim i starać się go utrzymać w tej rywalizacji w Eurazji, która się rozpoczęła, ale nie wystarczy jechać na autopilocie, to znaczy nie wystarczy prowadzić polityki zagranicznej jak w latach 90. czy w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, ja to nazywam na autopilocie. Sami będziemy musieli kształtować otoczenie bezpieczeństwa państwa polskiego. Oczywiście w współdziałaniu z patronem politycznym, czyli Stanami Zjednoczonymi, ale rozbudowa sił zbrojnych, nowa polska polityka wschodnia, rozważenie sojuszu wojskowego z Ukrainą, plusów i minusów, bo będą plusy i minusy, ale ta propozycja od strony Ukraińców przyjdzie. Również nowe policzenie kwestii równowagi w naszej części świata i tu pozwól mi, Antoni, że ja rozjaśnię, o co mi chodzi. Otóż upadła architektura bezpieczeństwa. Symptomem w naszej części świata, symptomem tego upadku jest to, że Rosjanie rozpoczęli wojnę, bo architektura bezpieczeństwa ma na celu zapobieżenie wojny. Wojna wybuchła, a zatem architektura upadła. Ta, która miała być stworzona przez Rosjan, nie doszła zwycięstwem na Ukrainie, nie doszła do skutku, a zatem ten projekt rosyjskiej architektury bezpieczeństwa również upadł ze względu na zwycięstwo Ukraińców pod Kijowem. Mamy obecnie chaos geopolityczny. Po to, żeby mógł zapanować pokój, będzie musiała powstać nowa architektura bezpieczeństwa. Nie taka, jak są Rosjanie, nie taka w pełni, jak chcieli Ukraińcy przed wojną i nie taka, jak była przed wojną.
Jak się ją tworzy? Przez stworzenie nowego układu sił, nowej równowagi, która tak ustabilizuje relacje Rosji z państwami Międzymorza przede wszystkim, które blokują wpływ Rosji na system europejski, że Rosja nie będzie czuła, że nie będzie mogła przemóc groźbą lub przemocą tego systemu. Będzie poszukiwanie nowej równowagi. Jeżeli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO i do Unii, jeżeli Ukraina nie dostanie gwarancji amerykańskiej, nie stanie się częścią świata zachodniego, który ustabilizuje tę sytuację, a NATO się nie zanosi za bardzo, Ukraina będzie poszukiwała w celu zapobieżenia, wzmocnienia swojego bezpieczeństwa, zapobieżeniu wybuchu wojny po jakimś tam rozejmie, nowej równowagi. Jeżeli państwo polskie zda sobie sprawę, że NATO nie gwarantuje bezpieczeństwa, żeby wojna nie wybuchła znów tutaj w tej części świata, ze bezpośrednimi skutkami bezpieczeństwa dla Polski, uderzeniach rakietowych dla Polski, słabość, niemożliwości inwestycji w Polskę kapitałowej ze względu na brak architektury bezpieczeństwa, Ukraińcy zaproponują nam sojusz, stworzenie nowej równowagi, jako dwie kotwice, Ukraina i Polska i inne państwa, czyli sojusz Międzymorza. Dlatego, że jest to naturalne dążenie do zapobieżenia złamaniu równowagi, czyli stworzenia warunków do pokoju. Amerykanie mogą się na to zgodzić, bo NATO może przetransformować się w celu właśnie umożliwienia zaistnienia pokoju poprzez zgodę na jakieś bilateralne uzupełniające sojusze w ramach, że jeden członek NATO jeszcze dodatkowo podpisuje na kresach NATO takie sojusze. Ross Arystowicz mi to powiedział w rozmowie ze mną, tak? Można będzie to obejrzeć na mediach społecznościowych. Dlatego, że ten konstrukt geopolityczny Międzymorza był naturalnym konstruktem, o czym pisał Romer przez kilka stuleci. On został nienaturalnie zabity przez mocarstwa zewnętrzne wobec tego systemu, Rosję i Niemcy. I ta wojna jest buntem peryferii rosyjskich, czyli tak jak Rosjanie uważali, czy Ukrainy i peryferii europejskich, jak Polska, w kierunku odtworzenia konstruktu Międzymorza. I będziemy musieli podjąć decyzję. I nasze elity polityczne będą musiały się z tym zmierzyć, próbując kształtować otoczenie geopolityczne samodzielnie. I szczerze mówiąc, mogą polec w tym sensie, że nie zrobią, nie będą miały takich horyzontów, nie będą o tym myślały, albo może ocenią, że ryzyko jest za duże, bo ryzyko jest bardzo duże. Pójść się tą drogą. No właśnie, ten problem kraju, który zawsze jest za duży, żeby być tylko czyjąś prowincją, ale bardzo często też za mały, żeby być bytem w pełni samodzielnym. Pytanie o sojusznika, czy też patrona, jak to określiłeś, czy aby na pewno zależy mu na tej naszej wybuchającej i rozbudowującej się niepodległości, bo rozumiem, że to jest pytanie może w tym momencie całkowicie akademickie, no bo nie ma innego wyjścia, układ jest taki, jaki jest, ale tak w tej perspektywie szerszej. Czy aby na pewno patron będzie chciał na to patrzeć, bo są takie nadzieje nawet formułowane w publicystyce, ja mam zawsze wrażenie, że to jest trochę taka polska trochę naiwność, a trochę potrzeba znalezienia kogoś starszego i dorosłego. No właśnie, czy... Myślę, że Amerykanom będzie zależało, ale do pewnego momentu, na tej niepodległości polskiej, ale na pewno niezdolności do pominięcia amerykańskiej decyzyjności i sprawczości. Oraz myślę, że Amerykanie mogą być niezadowoleni, jeżeli rozbudujemy zdolność do samodzielności wojskowej, pełnej samodzielności wojskowej w tej części świata. Co się na współczesnym polu walki przejawia przede wszystkim w budowie własnego systemu świadomości sytuacyjnej i kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego oraz projekcji siły na wschód, bo nie będą kontrolowali eskalacji. I tym się będzie też przejawiała decyzyjność państwa polskiego i niepodległość. Zarówno od dyktatu Brukseli pod tym względem, bo Niemcy też nie, i Niemiec nie będą zadowoleni, że rozbudowujemy swoje wojsko i mamy jakieś zdolności, jakieś plany, pomysły, jakieś gwarancje bezpieczeństwa, sojusze z Ukrainą i nowe równowagi. No i Amerykanie będą chcieli pilotować to albo kontrolować na ile i jak dużo. Z jednej strony chcą, żebyśmy mieli większą samodzielność, żeby im ulżyło gwarantowanie bezpieczeństwa, z drugiej strony też, żeby nie przegotować tej zupy. No i tym się będzie realizowało, Antku, dokładnie pole sprawczości, a zatem niepodległość państwa polskiego. Już nie mówiąc o tym, że musimy mieć niepodległość własnego myślenia, tak? To znaczy
Nie jestem pewien, czy cała elita polityczna w ogóle rozumie, o czym my teraz rozmawiamy, nie? To oni tak de facto. No właśnie, w ogóle problem jakby tego, skąd naród bierze sobie swoje elity, albo skąd mu je ktoś przynosi. Czy ten czynnik, który wydawał się kluczowy przez te ostatnie dziesięciolecia, czyli Unia Europejska, ma w tej rozgrywce jakieś znaczenie, czy nie? Pytam dlatego, że akurat miałem okazję być niedawno w Brukseli i tak jak się chodzi tam po tych nieco absurdalnych wielkich korytarzach tego całego kompleksu, to mam wrażenie, że tam jest cały czas taka. Znaczy, tam się wydaje, że są centrum świata, że rzeczywiście wciąż są. Oczywiście, że nie są centrum świata i rozgrywka amerykańsko-chińska bardzo to unaoczni, już zresztą to robi. Natomiast Unia Europejska ma i miała bardzo wiele benefitów dla Polski, a zwłaszcza dla społeczeństwa polskiego, które utożsamia Unię Europejską z spokojem, dobrobytem, spokojem, podróżami do Rzymu i wolnością. I słusznie, że tak się kojarzy, dlatego że pomysł konsolidacji europejskiej jest w ogóle dobry. Jest dobry, w tym dla możliwości rozwojowych Polski. Oczywiście przy pilnym dbaniu, żebyśmy nie byli tylko stratni na tym, nie wiem, w łańcuchach dostaw czy coś. Absolutnie podstawowy problem polega tylko na tym, że nasze intencje jako społeczeństwa poszczególnych ludzi tu nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Dlatego, że no, Europa ma zawsze problem z utrzymaniem jedności w trakcie końca drzemki geopolitycznej ze względu na sprzeczne interesy i różną produktywność różnych obszarów w Europie. Wtedy wszyscy zaczynają myśleć o swoich egoizmach. I to już teraz widać. W kontekście wojny energetycznej, którą Rosjanie rozpoczęli wraz z wojną na Ukrainie i inflacji, widać, jak Niemcy brutalnie kosztem innych chcą utrzymać swoje pole sprawczości w Europie, utrzymać swoje łańcuchy dostaw, poszerzyć jeszcze, zrekonsolidować swoją, powiedziałbym, wpływ na otoczenie. No i oczywiście premiują swoje interesy subwencjami, na przykład dla swojej gospodarki, przemysłu absolutnie sprzecznymi z traktatami unijnymi. I to widać, bo. I to jest taki przejaw tego, dlaczego Europa od upadku Imperium Rzymskiego ma problem z konsolidacją. A chyba rozmawialiśmy o tym, Matku. Zobacz, no właściwie w każdym stuleciu była jakaś próba konsolidacji projektu europejskiego od upadku Imperium Rzymskiego. Jak nie Europa Karola Wielkiego, to Święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego. Jak nie projekt napoleoński konsolidacji Europy, to później projekt niemiecki, prawda? Można powiedzieć nawet Adolfa Hitlera. Dlaczego? Dlatego, że Europa nie jest dużym kontynentem i jest poszukiwanie formuły współpracy między tymi skłóconymi często narodami, nie wiem, jak niemiecko-francuskim. No właśnie, jak miałem okazję w czasie wakacji być w Akwizgranie, to powiedziałem moim dzieciom, że to jest miejsce ostatniego udanego projektu europejskiego. Nieco złośliwie, ale tak mam wrażenie, że to się zawsze Przypomnijmy albo kończy słuchaczom. próbą hegemonii, albo katastrofą. Przypomnijmy, to jest miejsce koronacji Karola Wielkiego, prawda, na cesarzu. Z tego, co ja pamiętam, matku, tak? Tak było, Tak, tak. znaczy koronacją był Rzym, natomiast koronował papież, natomiast no tak czy inaczej była to stolica Karola Wielkiego i Okej. już mówiąc całkiem bez historycznych przenośni, to się zawsze kończy prędzej czy później albo po prostu próbą hegemonii jednego kraju, albo jakąś dziejową katastrofą, po której potem ten piękny No kontynent właśnie, musi się długo odbudowywać. bo to jest na tej skali dążności, prawda? No, jest projekt konsolidacji jakiejś, no i staramy się ile możemy i uważamy, że to jest w imię dobra, bo to jest jeden rynek, jedne sprawy, prawda? Wszyscy się mieścimy w tym, tworzymy imperium, tak? Wieloetniczne imperium europejskie, no, ale potem te siły ośrodkowe są za duże, a centrum konsolidacyjne jest za słabe, tak? To nie jest Rzym, a to są, nie wiem, Niemcy, Francuzi i powstaje koalicja antyhegemonistyczna na peryferiach. I to jest wieczna tragedia Europy, można powiedzieć, no ale w niej uczestniczymy. I to swoją drogą też jest ciekawe, jak to zależy od punktu siedzenia. Na przykład no, te wielkie mocarstwa zachodnie uważają rok 1918 i wybuch niepodległości państw, jak to powiedział Kennan kiedyś, sierot po Habsburgach, jako coś też takiego no, nie do końca normalnego, tylko aberracyjnego. I zwróć uwagę, jak te mapy mentalne, które nie przyswoiły sobie Wersalu, czyli istnienia pasa państw niepodległych tutaj między Rosją a Niemcami,
Cały czas pozostają. No, świeżo Boris Johnson wczoraj mówił to, co mówiliśmy wcześniej, Antoni, między sobą, że Niemcy chcieli szybkiego upadku Ukrainy. Bo szybkie rozstrzygnięcie, bo co to jest Ukraina, przejaw Tak, tego a tu właśnie trzeba wrócić do poważnych cienia zadań biznesowych. między poważnymi państwami, Rosja, Niemcy, Francja, tak? I tak będziemy układać sprawy europejskie i zasady, na jakich dokonują się przepływy i wszystko. Już nie mówiąc o jakichś tam państewkach typu Polska, Czechy, Słowacja. No i oczywiście mamy tu inny pogląd na to. I chcielibyśmy zedrzeć im te mapy mentalne, bo Boris Johnson też mówił o Francuzach, którzy byli w zaprzeczeniu. No i to jest właśnie clue. Moim zdaniem wielką walką o polską sprawczość będzie próba wyrwania starych map mentalnych we Francji i Niemczech. Tak? Bez tego my nie zbudujemy sobie przestrzeni symbolicznej do prowadzenia własnej polityki. Wojna oczywiście zmienia to. Krew ukraińska, sukcesy armii ukraińskiej zmieniają to. I tu oczywiście Anglosasi sprzyjają nam. Sprzyjają naszej niepodległości, sprzyjają naszemu projektowi. Tak to wygląda. Dobrze, myślę, że rozważań na temat listopadowy nam na razie wystarczy. A o tym, czym jest niepodległość, należy zastanawiać się każdego dnia, zwłaszcza, że akurat chyba w tych miesiącach prawdziwy zakres tej niepodległości być może będzie się decydował. No właśnie, mamy wielką wojnę na wschodzie, mamy no, kipiącą już rywalizację chińsko-amerykańską, mamy wielką reformę polskiej wojskowości, mamy codzienne decyzje, które decydują o tym, jaka będzie ta nasza niepodległość w przyszłości. I też oczywiście przed nami, moim zdaniem, również wielkie wyzwanie reformy wewnętrznej, dlatego żeby zmierzyć się i nie jechać dalej na autopilocie. Państwo polskie, moim zdaniem, będzie musiało wykrzesać z siebie dużo więcej, jeżeli chodzi o mechanizm podejmowania decyzji i funkcjonowania życia publicznego. To była rozmowa w cyklu Konspiracja wyobraźni. Pewnie do tematu wrócimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Antoni, dziękuję Państwu.